Dzień dobry, Marcin Waseliszyn, Agro Zgrodków. Znajdujemy się pod Olesnem na uprawie rzepaku ozimego, którego właścicielem jest pan Rafał Dzierżon. Znaleźliśmy się tutaj z tego powodu, że jest tu zasiana bardzo ciekawa odmiana. Nazywa się X-Level, hodowli Dekalb. Kilka słów na temat morfologii i fizjologii tego rzepaku. Rzepak ma gen odporności na suchą zgniliznę kapustnych, RLN7. Ma również odporność na osypywanie się nasion, bardzo mocne łuszczyny, rośliny duże, ale cecha, która wyróżnia najbardziej tą odmianę, to tak zwane efektywne wykorzystanie azotu. Firma Bayer zadbała o to, aby w dobie coraz droższych nawozów, coraz bardziej wyśrubowanych norm azotanowych, powstały odmiany, które są odporne na niedobory azotu. W badaniach przeprowadzonych przez firmę Bayer na polach, gdzie aplikowaliśmy 180 kg czystego azotu, rzepak ten sypał tak samo, jak na polach, gdzie aplikowaliśmy 140 kg azotu w czystym składniku. W dobie szalejących cen azotu, no oczywiście zastanawiamy się, jak poprawić efektywność ekonomiczną na naszych plantacjach. No w związku z tym ten rzepak jest świetnym rozwiązaniem, gdyż, tak jak powiedziałem przed chwileczką, możemy zaaplikować 140 kg azotu w czystym składniku, a planowanie będzie na poziomie, jakbyśmy zaaplikowali 180 kg. Co jeszcze wyróżnia ten rzepak? No, jak przystało na firmę Bayer, rośliny duże, bardzo dobrze rozkrzewione. Ta odmiana dzięki temu, że dobrze gospodaruje azotem, nadaje się na wszystkie stanowiska, gdyż no, ta cecha jest wykorzystywana również wtedy, kiedy mamy na przykład niekorzystne warunki atmosferyczne, takie jak susza, czy nadmierne, powiedzmy, uwilgotnienie. Tego azotu też roślina może pobrać mniej. Ten rzepak sobie z tym świetnie radzi. Ja tutaj wykopię może jedną roślinę przykładowo i pokażę, jak one wyglądają. Proszę bardzo. Tu jest dość rzadki siew, to też jest efekt tego właśnie. Natomiast no proszę spojrzeć, jak przystało na markę Dekalb, na firmę Bayer. Potężne rośliny, bardzo dobrze rozkrzewione. Ona w tej chwili ma kwiatostan na górze korony. Tutaj są jeszcze pąki. Proszę zobaczyć, ile rozkrzewień. Oczywiście trzeba zrobić miejsce rzepakowi, żeby on tak ładnie się rozkrzewił. Niemniej no, tutaj właściciel rzeczywiście uprawę rzepaku doprowadził do perfekcji. Myślę, że ta jego cecha właśnie, ta gospodarka azotem, no będzie to taki jakby kluczowy czynnik, który w obecnych czasach będzie decydował o tym, jakie odmiany będziemy wybierać. Polecamy bardzo odmianę X-Level firmy Bayer. Dziękuję uprzejmie.